To już 30 lat Radia Maryja. Dziś w Toruniu odbędą się uroczystości z okazji powstania katolickiej rozgłośni. Centralne wydarzenia związane z 30. rocznicą powstania Radia Maryja odbędą się w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Bema w Toruniu. Rozpoczną się o godzinie 11.30 koncertem w wykonaniu ojca Azariasza i ojca Juliana, ojców Bernardynów z Lublina. W samo południe zaplanowano pierwszosobotnią medytację przed Najświętszym Sakramentem. Po niej o godzinie 12.30 rozpocznie się modlitwa różańcowa wraz ze słuchaczami. O godzinie 13.00 odbędzie się koncert w wykonaniu zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Następnie o godzinie 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia. Z kolei o godzinie 15.30 rozpocznie się uroczysta Eucharystia. Mszy świętej przewodniczył będzie metropolita lwowski, wieloletni sekretarz i przyjaciel świętego Jana Pawła II, ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Na uroczystości zaprasza założyciel i dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk, który wczoraj przyglądał się przygotowaniom do rocznicy. Dzisiaj zapraszamy do telewizorów, do odbiorników radiowych. Tych, którzy nie dotrą na dzisiejsze nasze wspólne spotkanie, zapraszamy, by śledzili przez cały dzień Telewizję Trwam i Radio Maryja. Transmisję w telewizji i radiu rozpoczniemy od godziny 10.30. Za pośrednictwem mediów będziemy się wspólnie modlić i razem dziękować Bogu za 30 lat wspaniałej historii Radia.